Witam bardzo serdecznie w dosyć nietypowym odcinku w recenzji czy coś w tym stylu. Dlatego nietypowym, ponieważ dzisiaj sobie zrobimy coś, co ja chciałem zrobić już, powiem szczerze, dosyć dawno temu. W tym celu w ogóle nawet otworzę sobie komputer, który mam przed sobą. Miałem ten pomysł wpadł mi do głowy już jakiś czas temu, ale po prostu jakoś nie miałem do tego głowy, albowiem sobie dzisiaj porównamy dwie sagi, które często są do siebie porównywane pod takim względem, że po prostu są do siebie bardzo podobne. Opierają się na pewnych tych samych zasadach i dlatego są do siebie porównywane. Chodzi oczywiście o miecz prawdy. Oczywiście, nie wiem, co ja mam z tym oczywiście. Chodzi o miecz prawdy oraz koło czasu. Z jednej strony Terry Goodkid, z drugiej świętej pamięci Robert Jordan. Dwóch autorów, których ja osobiście bardzo lubię i naprawdę myślę, że gdybym miał polecać jakieś sagi, to na pewno znalazłyby duże sagi. To by na pewno te dwie sagi się wśród tych polecanych przeze mnie znalazły. Ale żeby nie przedłużać bez sensu, ponieważ uważam, że i tak będziemy dosyć długo gadać, to może już zacznijmy. Podzieliłem sobie to na podobieństwa oraz różnice, które będę pokrótce omawiać. Zacznijmy sobie może od podobieństw. Przede wszystkim wielotomowość. Wielotomowość, 14 tomów koła czasu. Nie wszystko akurat może faktycznie napisał sam Jordan, bo tam Sanderson, ci którzy wiedzą, to wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą, to mówię. Brandon Sanderson, ten sam autor, który napisał Archiwum Burzowego Światła, Rozjemca, Elantris i tak dalej, pomagał w ostatnich tomach, przy tworzeniu ostatnich tomów właśnie Koła Czasu. 11 tomów Miecza Prawdy. Oczywiście tam są jeszcze jakieś takie pomocnicze książki, ale o tym za chwilę. Tutaj mamy, ja wam nie będę pokazywać wszystkich części, bo to nie ma najmniejszego sensu. Nie będę wam też mówić, jak nazywają się poszczególne części, bo to wszystko można sobie bez problemu po prostu wygooglać. Tutaj mam pierwsze prawo magii, ja tą książkę omawiałem, więc myślę, że część z was już się na pewno z tą recenzją zapoznała. Pierwszy tom Miecza Prawdy. I tutaj mamy Oko Świata, czyli pierwszy tom Koła Czasu. Objętościowo dosyć podobne książki, jeśli chodzi o poziom, to bardzo, bardzo, bardzo udane pierwsze tomy. No i tak jak powiedziałem, mamy kilka też takich dodatkowych książek, które są w tym świecie. Mamy na przykład Nową Wiosnę, która jest takim prequelem do Koła Czasu. Natomiast jeśli chodzi o prequel Miecza Prawdy, to mamy kilka tych prequeli. Mamy tam m.in. Spowiedniczkę i inne tam tomy, które szczerze powiedziawszy, jakby no nie ma większego znaczenia, czy ja wam teraz podam te nazwy, czy nie. Tam mamy Trzecie Królestwo, Skradzione Dusze, Serce Wojny, Długi Dzień Wdzięczności. No mówię, no nie ma większego znaczenia, jak się te tomy nazywają. Natomiast jeszcze takim dosyć istotnym faktem, o którym ja też mówiłem przy okazji omawiania Koła Czasu, jest coś takiego jak właśnie Przewodnik po Kole Czasu. To jest bardzo fajna książka, po prostu bardzo fajnie się to czyta dla tych, którzy chcą się bardziej wgłębić w ten świat. Dosyć potrzebna lektura, która nam tak naprawdę rozjaśnia dużo rzeczy, głównie odnośnie historii tego świata. Tutaj mam ostatni tom Spowiedniczka, ostatni tom Terry'ego Goodkida. Ja mogę tylko dodać na marginesie, że Terry Goodkid zaczął pracę nad nowym projektem, nowymi kronikami. Zaraz tutaj postaram się znaleźć to. Spowiedniczka? Tak, nad kronikami Nici. Pierwszy tom Pani Śmierci został już wydany. No i tutaj mamy ostatni tom Pamięć Światłości, tak jak tutaj zresztą widać w tym odbiciu lustrzanym, dzielone z Brandonem Sandersonem. Słuchajcie, to jest pierwsza podstawowe podobieństwo. Wielotomowość i co się z tym wiąże, czyli wiele wątków. No i jednak musimy to przyznać, bardzo
widoczne przedłużanie akcji. Troszeczkę u Roberta Jordana bardziej jest to widoczne, że naprawdę no, 14 tomów napisać i tak naprawdę nie ma tyle wątków, ile myślę, że tak na przykład w Majzerskiej Księdze Poległych Stevena Eriksona. Jednak jest dosyć duże przedłużanie. Tam jest stosunkowo mniej bohaterów, jak na przykład u Stevena Eriksona, dlatego to się w ogóle bardzo rzuca w oczy, że to przedłużanie wątków jest. I w ogóle przedłużanie akcji, nam nie chodzi o same przedłużanie wątków, ale przedłużanie akcji, bo u Stevena Eriksona takiego raczej wrażenia nie mamy. Ogólna fabuła jest przede wszystkim bardzo podobna. W Kole Czasu mamy Randa Altora, który wychowuje się na jakiejś tam małej wiosce w Wurzekach, który nagle okazuje się być, zgodnie z przepowiednią, smokiem odrodzonym, który ma pokonać Czarnego. Czyli takiego głównego złego, można powiedzieć, który występuje w tej serii. No i z drugiej strony mamy, czyli też od zera do bohatera. No i z drugiej strony mamy Richarda Cypera, Richarda Rachla, który też jest tam jakimś tam leśniczym, prawda? Sobie żyje, no i nagle okazuje się, że jego dziadek jest w ogóle jego dziadkiem, bo on o tym nie wiedział, staje się bohaterem, staje się poszukiwaczem, potem królem całej Dhary, no i w ogóle wszystko się dzieje też od zera do bohatera. Na pewno też podobieństwo jest dosyć duże w tym przede wszystkim, że jest takie typowe dobro, czyli właśnie ten Rand oraz Richard. I takie typowe zło, czyli czarny i opiekun, czy tam imperator Jagang, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Łatwość w budowaniu nastroju, mimo nudy rzekomej, bo tak naprawdę głównie Koła Czasu się dotyczy, że ta akcja się bardzo przedłuża, to nie zawsze się nam podoba i tak dalej. Mimo tej niby nudy, te opisy, to wszystko, co jest tworzone tam, bardzo fajnie się czyta i moim zdaniem mimo tego, że ta akcja się dłuży, to sama lektura się w sobie nie męczymy się tą lekturą. Bardzo fajne opisy, bardzo duża łatwość budowania nastroju obu autorów. Podobny jest też wątek miłosny, chociaż to jest troszeczkę naciągane, bym powiedział skromnie, że no wiadomo, u Richarda jest Kaylen, która jest matką spowiedniczką. No w zasadzie u Randa jest troszeczkę więcej tych wątków miłosnych, no może Egwene jest taką jego główną tutaj jakby głównym obiektem westchnień, ale nie jest ten wątek miłosny aż tak podkreślany, dlatego też powiedziałem, że troszeczkę na wyrost to napisałem. No i niektóre postacie przede wszystkim, czyli Richard Rand, siostry Mroku w Mieczu Prawdy, Czarne Ajach w Kole Czasu. Matka spowiedniczka zasiadająca na tronie Amerlin. Opiekun czarny. Dużo jest tego typu podobieństw. To jeśli chodzi o podobieństwa, jeśli chodzi o różnice. Tak naprawdę podstawową różnicą jakby na korzyść Koła Czasu jest właśnie ten mocno rozbudowany świat i system magii. Akurat system magii jest takim plusem, który trzeba zaliczyć do obu tych serii, bo mamy Koło Czasu, czyli cały ten wzór, czyli męskie źródło magii oraz żeńskie źródło magii. W Mieczu Prawdy mamy te dwa rodzaje magii. Mamy Stary Świat, Nowy Świat, Zasłony, Szkatuły Ardena. Też jest to dosyć rozbudowane, ale na pewno jeśli chodzi o samo rozbudowanie świata, zdecydowanie bardziej jest ten świat rozbudowany w Kole Czasu. Historia, którą właśnie między innymi z tej książeczki możemy ją wyczytać. Tam jest masa bohaterów, masa różnych zdarzeń i mówię, wiele ludzi uważa, ja się myślę, że z tym mogę w jakiś sposób zgodzić, że Robert Jordan stworzył coś dużo większego, bardziej rozbudowanego od samego Tolkiena, jeśli chodzi o ten świat. To jest jedyna różnica chyba, jeśli chodzi o Koło Czasu. Dalsze różnice dotyczą właśnie Miecza Prawdy. Przede wszystkim lepsza kreacja bohaterów, ponieważ jest ich mniej. Zdecydowanie dużo, nie tyle za dużo. Dużo jest bohaterów w Kole Czasu i troszeczkę jakby gorszy mamy z nimi kontakt. Nie przywiązujemy się tak do nich, natomiast liczba bohaterów w Mieczu Prawdy jest stosunkowo mała, ale też myślę, że oni są nam jakby podawani w odpowiedni sposób, czyli nie wszyscy naraz, albo nie tak z dupy, że tak powiem, tylko po prostu
po kolei, spokojnie, starannie, z tomu na tom, każdego bohatera poznajemy lepiej i w ogóle go poznajemy, bo na samym początku w ogóle go nie znamy. Także kreacja bohaterów zdecydowanie lepsza jest w Mieczu Prawdy. Bez dwóch zdań. W Mieczu Prawdy też tutaj, jeśli chodzi o różnicę, to jest jednak mniej duży się ta akcja. Mniej duży się akcja, no mam wrażenie jednak, że troszeczkę więcej się dzieje i troszeczkę przyjemniej się to czyta. Z tomu na tom, ja faktycznie, co prawda jestem dopiero przy czwartym tomie, jeśli chodzi o Miecz Prawdy, ale wydaje mi się, że z tomu na tom troszeczkę więcej się ta akcja porusza do przodu. Oczywiście to trzytomowa różnica i jeśli chodzi o liczbę stron, to jeszcze więcej. Jeśli chodzi o koło czasu, bo koło czasu jest zdecydowanie bardziej obszerne. Mają więcej po prostu tam te wszystkie tomy stron. Także no to coś z czego wynika, ale myślę, że Robert Jordan troszeczkę za dużo tych tomów napisał. Mniej przewidywalne wątki w Mieczu Prawdy. Tak, no jakby ja obstawiam, że każdy, kto zaczął obie serie lub skończył, lub jest w trakcie, wiedział i będzie wiedzieć, jak się skończą. W takim sensie, że to nie jest nic, trudnego do przewidzenia, że Randall Thor Czarnego musi pokonać. Zjednoczy świat. Wygra ostateczną wojnę. Tak samo w Mieczu Prawdy. Opiekun na pewno zostanie pokonany, Imperator też, tylko że bardziej chodzi o drogę. Droga do tego jest już mniej oczywista. Więcej przekazywanych nauk filozofii w Mieczu Prawdy jest zdecydowanie. To nie chodzi o te prawa magii, bo na razie czytam czwarty tom i cztery na razie prawa magii zostały nam zdradzone. Tam nie chodzi o te prawa magii, ale chodzi o takie wątki, bo chodzi, no między innymi właśnie chodzi o ten wątek miłosny, który jest dosyć fajny. Chodzi o różne takie relacje interpersonalne i tak dalej, i tak dalej. Chociaż, żeby nie ujmując zbytnio kole czasu, bo myślę, że ogólnie rzecz biorąc na tle Miecza Prawdy wydaje mi się, że koło czasu mimo wszystko wypada zdecydowanie gorzej. Pod względem takiej solidności w po prostu pisaniu i po prostu no jako seria. Fajnie zostały przedstawione relacje między kobietami a mężczyznami. Jednym się to może podobać bardziej, drugim mniej, ale zdecydowanie na pewno to jest na plus. Więcej krwi. W Mieczu Prawdy Terry Goodkid nie boi się używać słów typu dziwka, kurcze nawet, no tam może kurwy nie leciało, ale kurcze, nie wiem, i wie w ogóle więcej krwi, czyli jakieś tam flaki śmierci i w ogóle, gdzie w kole czasu Robert Jordan w ogóle boi się przeklnąć. Także nie wiem, czy to wynika z tłumaczenia, możliwe, ale no, nie ulega wątpliwościom, że tak jest, jak mówię. Także ta krew, ja lubię dużo krwi, także to na dużym propsie. No i bardziej uporządkowana fabuła jest. Myślę, że nie gubimy się aż tak. Terry Goodkid czasami to denerwuje, że w jednym tomie powtarza w kółko to samo, ale on nam przypomina jednak o tym, gdzie jesteśmy, czyli co się stało, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I po prostu my się nie gubimy. Nawet jeżeli zaczynamy czytać kolejny tom po pół roku, po półrocznej przerwie, to my się w tym nie gubimy, ponieważ mniej więcej mamy orientację, bo jest to łatwiej opisane w poprzednim tomie, no i jest przypominane w kolejnym tomie. Także wydaje mi się, że to by było na tyle. Myślałem, że nawet dłuższy troszeczkę filmik z tego wyjdzie, ale chyba nie mam tyle pamięci w telefonie, już 14 minuta mija. Także to są takie podstawowe moje jakieś, wiecie, rozmyślenia na temat Miecza Prawdy oraz Koła Czasu. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, bo na pewno macie swoje przemyślenia. No i powiedzcie, tak, która seria wam się bardziej podoba. Mi się osobiście dużo bardziej podoba jednak Miecz Prawdy, zdecydowanie bardziej dojrzała książka i taka bardziej uporządkowana mi się wydaje. Czekam na wasze komentarze. Do usłyszenia, do zobaczenia i powiedzcie koniecznie, co sądzicie o takiej formie filmików. Nie tylko recenzje, ale również właśnie takie porównywania, różne z tematyki fantasy. Do zobaczenia, do usłyszenia.